Muszę wam powiedzieć, że w okolicach naprawdę grubo popadało. Nas oszczędziło. Powiem wam tak szczerze, że ja szacuję, że spadło gdzieś około 5 litrów. Był bardzo taki deszczyk z wiatrem, który zacinał. Ja myślę, że on nie dał rady wpaść do miarki. Ale tak organoleptycznie wydaje mi się, że mogło do tych 5 litrów u nas spaść. Ale w okolicach wpadło do miarki. 26 litrów, 40 litrów, 50, 60 litrów. Przebijamy się przez Stargard. Tutaj mamy, kurde, tak wąsko troszeczkę. Lecimy. I dobra, panie i panowie, jesteśmy w kolejnym dniu. Wczoraj nas z pola zgonił deszcz. No ale dzisiaj od samego rana pięknie świeci słoneczko. No i fajnie. Wysoka temperatura, około 30 stopni. Rano pola miały od 18 do 23%, jeśli chodzi o wilgotność żyta i pszenicy. Akurat na to pole, które ja teraz jadę, taki 5-hektarowy kawałek, tam gdzie te dziki nam ostro buchtowały, to tam Mateusz nie dojedzie swoim kombajnem. Ja to zgolę, a Mateusz jedzie tam, gdzie aktualnie wychodzi gdzieś około 15,5%, ale zanim dojedzie, to już będzie dobre. Powiem wam szczerze, że teraz bardzo pięknie to dosycha, naprawdę. Wiaterek się ruszył, temperatura. No i ja to rozumiem, a nie to tam takie pochmurne dni i deszczowe, i jak to miało wyschnąć. No chciałem wam jeszcze powiedzieć, że niestety parametry to jest katastrofa. Tylko i wyłącznie pasza. Chyba trzeba to jak najszybciej sprzedawać, bo mają odblokować po 15 września i zrobią to, i będzie jechać znowu z Ukrainy. Wiem, czym to pachnie. Ceny nie są zadowalające, ale możemy stracić jeszcze więcej. Ja to tak widzę, nikomu nic nie podpowiadam, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak będzie. Bo to jest poker, bo to jest ruletka. Dogaduję jak najlepszą cenę, kto mi tutaj da w okolicy, żeby mi to pasowało z odbiorem i w ogóle, lub z moim transportem, jak będzie pasować, to też może być, ale no musi to przede wszystkim pasować jedno do drugiego, jak puzzle. To i tak już nie pasuje w tym roku, ale wiecie, jakoś to trzeba posklejać. Jedziemy na pole, będziemy kosić to, te dzikowe porycia. O, widzicie, było mokro, deszczowo. I w ostatnim tygodniu tak naprawdę te dziki nam tutaj bardzo mocno poryły. No i powiedzcie, jak teraz wzywać komisję do szacowania strat, jak my to już musimy kosić między deszczami? Te dziki tu narobiły masakra. Najładniejsza pszenica była. I tutaj musimy się rozłożyć na dróżce jakoś. Jakoś damy radę. Już tak robiliśmy parę razy, no to. Także bezapelacyjnie musi to się udać, nie? Ale jakże? Jak nie, jak tak. I co ja mogę wam powiedzieć? Nie wiem, nic wam nie powiem. Sami sobie dopowiedzcie, co tutaj się wydarzyło. Dzików tutaj mamy co niemiara. Kiedyś na tym polu mieliśmy rzepak i mieliśmy buraki i nie było takich problemów. W tym roku tutaj była pszenica i zobaczcie, co tu jest. Nie wiem, trochę to podnoszę z ziemi, ale tak jak padało, no, wilgotność będzie słaba. Zobaczymy. Naprawdę przepiękna pszenica, ale tam, gdzie dziki nie poryły. Tam, gdzie poryły i pojadły, no to nie ma tej pszenicy. Powiem wam szczerze, że jak było szacowanie, to tak nie wyglądało. To tak nie wyglądało. Płakać się, kurwa, naprawdę chcę. Się zastanawiam, po jaki chuj ja tu w ogóle przyjechałem.
ja tu rzepak miałem siać, no. Weź człowieku sobie coś zaplanuj. Jak tu dziki ci zrobią robotę za ciebie. I przez te deszcze nie dojechaliśmy tutaj kombajnem na czas. Dziki jak padało sobie chodziły tutaj, chrumkały i robiły co chciały. Także susza, deszcze, opóźnione żniwa plus dziki. Nie wiem po chuja to kosze, kurwa. Nie wiem, apel do władz z urzędu miasta Stargard. Bo tutaj ludzie mają naprawdę problem. Dzieci boją się ze szkoły do domu przyjść. Zróbcie coś z tymi dzikami tutaj wreszcie. Nie wiem. Wpadnijcie na jakiś pomysł. Bo ich jest tutaj coraz więcej. I nikt ich tu nie płoszy. I będzie ich jeszcze więcej. Nie, nie, kurwa, ja tu rzepak miałem siać. Najlepiej zostawić to na ugór. O, właśnie. 4% ugorowania. Zostawię to dla dzików. Tutaj sąsiad pięknie trawkę sobie posiał. A tutaj one były dzisiejszej nocy, bo to widać. Ja pierdolę, łąkę sobie zrobili z mojego pola. Dobra, ja sobie przejadę kombajnem przez to pole. Tutaj jest troszeczkę lepiej. I nic nie będę już więcej mówił i nawet nie będę wam już tego pokazywał. Wiecie, po prostu się nawet nie chcę. Ja już miałem nic nie mówić, ale powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz. Tu nawet kombajnem się nie da jeździć po tym polu, bo tak buja, że header lata w lewo, w prawo. I nie wiadomo. Można tylko ziemi nabrać, nic więcej. A naprawdę zobaczcie, tutaj była najładniejsza pszenica, najładniejsza moja pszenica ze wszystkich pól. Ten 5-hektarowy kawałek był najładniejszy. Ona nawet czarna się nie zrobiła po tych deszczach. To znowu dziki przyszły. Miałem nic nie mówić, a na pewno jeszcze będę gadać. Koniec tego dzikiego, porytego pola. Przejeżdżamy na kolejny kawałek, kolejne kawałki. Tam, gdzie kosił u nas Mateusz. Jak Jakuba odjeżdżałem kombajnem, to trochę wózek się przekrzywił. Nie wiem, czy później będę mógł cofnąć tak blisko płotu. By trzeba było chyba go troszeczkę wyprostować ręcznie, wiesz? Mateusz te mniejsze kawałki poobkaszał, wjechał na ten większy tutaj 7-hektarowy. Ja tam jeszcze mam takie paski na takim polu 3-hektarowym, to dokończę, przejedziemy, skończymy tą 7 i jedziemy dalej. Jedenaście i pół na godzinę kombajnem. Jak myślicie? Jaki tu mamy plon? Susza zebrała żniwo, a nie my w tym roku. Tam, gdzie było ładnie, to było ładnie. A tam, gdzie nie ma, to nie ma. Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires, które nie chcę rozpoznać. Orkiestra stroi instrumenty, daje znaki, zaraz zacznie nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści wyskakujący. Nie będzie tanga między nami, choćby nawet czas się ziścił. Nie pomoże nic. Chociaż płyną monstry nudne.
tak, pomimo tego, że wczoraj padało, dzisiaj kosimy. Jak zaczęliśmy kosić, wilgotność była 14%. Jak widać, żniwa na horyzoncie w pełni. W nocy ma znowu padać, jutro ma być burza. To się nazywa kradzione żniwa, ale... jak ja koszę kombajnem 13 sezon, to powiem wam, nie było takich żniw. A wcześniej nie pamiętam. Przejeżdżamy z Mateuszem z headerami przez pola. Z tyłu podpięliśmy sobie wózki. Tam mamy taki 5-hektarowy kawałek. Też bida aż piszczy po burakach. Trzeba skosić to, co urosło. I tyle. Nie wiem, co tu więcej mówić, bo straty są kolosalne. Przy tak drogich nawozach nie mieć jeszcze plonu. I przy tych cenach, które dzisiaj nam są oferowane, no to lipa. Pszenica zdechła. Skosimy to zielsko, co ty? Podbijała tutaj. Aj, ten poprzeczniak. No tam trochę już jest lepiej, ale tutaj tak wypaliło, że masa energii psu w dupę. Rewelki nie ma, ale są punkty na polu, gdzie jest troszeczkę więcej gliny. No i tutaj wytrzymało. Tu wytrzymało i jakby takie całe pola były, to bym nawet nie narzekał. Serio? Tomek, przecież ty ostatnio w każdym filmie narzekasz. Nie narzekam. Mówię, jak jest. I pokazuję, jak jest. Buraki w tym roku mamy ładne. Będą ratować dupę znowu. Oj, gdybyśmy my tych buraków nie mieli. Co to by było? Helki zostawiłem na polu. Jadę po łyżkę do maska. Będziemy wieszać w żyto teraz. O ile coś uda się nam ukosić, bo kurde burza idzie. Ale myślę, że coś nam się uda ukosić. Jak widać, Maseje w akcji. Dzisiaj na raz, dwa, trzy, cztery ciągniki Massey Ferguson i jeden kombajn Ferguson. Zapierdala się. Pięciohektarowy kawałek pszenicy, skoszony. Metaltech pojechał i trochę na pranarkę. Widać, aż piszczy. Kuba jedzie zwalić tą pszenicę na magazyn. My się składamy. Mateusz już header odpiął. Przejeżdżamy w to żyto. Następne podejście żyta. Chyba nie ostatnie, bo
Jak słońce nam zajdzie, to nie wiem, czy to będzie szło. Zobaczymy, jaka wilgotność. Dobra, kończymy wysypywać. Kuba od razu mi dzioby złoży. Zaczepiamy i jedziemy. Co tam Mateusz za bańkę wyciągnął? Pójdzie nam to żyto dzisiaj, czy nie? Gdzieś około, no trochę obkosiliśmy. Tu jest prawie 13 hektarów. Ja myślę, że... No myślę, że z 11 hektarów tutaj zostało. Jedziemy. Niestety nie pohasaliśmy. Kolejne podejście będzie do tego pola. Wilgoć momentalnie naszła. Myślałem, że jeszcze może uda się zamiast żyta pszenicę skosić, ale Kuba podjechał, zmierzył z ręki 15,1. Kurde, to żyto wychodziło nam 14,4 teraz, ale już się wiozło go na dziobie. Jak się nie da, to się nie da. Składamy się ich znowu do domu, a nad ranem ma padać. Wysypiemy te resztki, co mamy w zbiorniku. Tak to jest. Cały dzień ładnie schło. Przyszedł wieczór, wyschło do 15, do 14. Akurat na tych polach, na których jesteśmy. Przychodzi noc i z powrotem nachodzi wilgoć. Sierpień, końcówka sierpnia. To nie ma co, to inaczej nie będzie. Jakby nie padało jeszcze, to jakoś by to było. Także pięknie sobie zjedliśmy kolacyjkę na polu, zapiekaneczki, piękna sprawa zrobiona przez moją żonę. Zjeżdżamy. Suchhausen. Fajnie było w tym odcinku? Podobało się? Mam nadzieję. Kończymy na dzisiaj pracę i kończymy ten odcinek. Trochę materiału się nazbierało, także jak zwykle subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. Wszystkiego dobrego, na razie, cześć.